Ja sygnalizuję stan zagrożenia posła. O. O, wkracza tutaj policja właśnie na czele z funkcjonariuszem, który trzyma kamerkę policyjną. Dzień dobry. Ja zostawię na głośno mówiący telefon panu pułkowniku. Dobrze? Kto z państwa dowodzi? Nie słyszę. Zaraz wejdzie osoba dowodząca. Dobrze, ja bardzo państwa proszę, żeby państwo opuścili butelę. Kto z państwa dowodzi? Panie, panowie policjanci. Kto dowodzi? Panie pośle, kto jest przedstawiciel ministerstwa? Zarządcy, panie pośle. Poseł na Sejm przyzywał. Poseł na Sejm przyzywał asysty policyjnej godzinę temu, gdzie jest ta asysta. Proszę pana, proszę wobec tego skonfrontować ze swoją centralą. Dwa razy przyjęto moje zgłoszenie i ponaglenie. Jest was tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście osób umundurowanych. I nikt z was nie przybywa z odsieczą posłowi na Sejm. O, tam trzynasta twarz jeszcze zagląda. A jak słyszę, jest was tutaj pięć wozów pod ministerstwem. Panie pośle, poseł przyzywał asystę policyjną. Proszę do zachowania zgodnego z prawem. Czekam na moją asystę policyjną. Od pana posła oczekuje naród większej, jak to się mówi... Niech pan się przedstawi. Podinspektor Tomasz Barczak. Panie podinspektorze, wzywam pana do tego, żeby pan się ograniczył do pełnienia swojej zaszczytnej służby, w zakres której nie wchodzi adwokatowanie przedstawicielom policyjnych. Przyzywam asysty policyjnej. Przyzywam asysty policyjnej. Pani komunikuje, pani utrudnia i zmierza do uniemożliwienia mi wykonywania mandatu posła. Pani utrudnia bądź uniemożliwia mi pełnienie mandatu posła w zakresie interakcji poselskiej. Panie pośle. Jeszcze raz informuję pana, że dopuszczacie się państwo przestępstwa z artykułu 193. Proszę spowodować, żeby dotarła do mnie. I w chwili obecnej proszę, było wezwanie zarządcy obiektu do opuszczenia. Państwo nie opuszczacie, czyli dopuszczacie się przestępstwa. Czy państwa rozumie się, co robicie? Poseł, ja mówię o państwie teraz. Nie, proszę panią, pani nie jest posłem i pani nie posiada immunitetu. Ale pani nie jest posłem. Proszę o opuszczenie zgodnie z prośbą zarządu. W innym przypadku zostaną podjęte wobec państwa czynności dotyczące popełnienia tego przestępstwa. Dziękuję. Przez państwa. Ale to państwo popełniają przestępstwo. Czy pani zrozumiała, proszę panią, kodeks karny się nie zmienił i obowiązuje państwa. Proszę państwa, państwa informuję w związku z powyższym, proszę opuścić ten. Informuję wszystkich zebranych, że prowadzona jest tutaj interwencja poselska. Ja nazywam się Grzegorz Braun, jestem posłem na Sejm, a wszystkie osoby towarzyszące mi zostały przeze mnie przybrane do czynności wchodzących w zakres wykonywania mandatu posła w zakresie interwencji poselskiej. Z panem nie prowadzę dyskusji na żaden temat, więc proszę się powstrzymać panie od przemawiania do mnie. Jeszcze raz wzywam asysty policyjnej. Jeżeli nie opuścicie budynku, zostaną wobec was użyte środki przymusu bezpośredniego. Wzywam asysty policyjnej. Pan łamie prawo, grożąc posłowi i osobom proszę, przybranym panie, przez posła do czynności poselskiej. Pan łamie prawo. Pan Bartczak, te proszę rozwinąć jak pan mówi. Przydział pański. Przydział pański. Komenda Rejonowa Policji Warszawa. Jest pan już przestępcą. W tej chwili bardzo, już pan narusza proszę, mandat poselski utrudniając i zmierzając do udaremnienia prowadzonej przeze mnie interwencji poselskiej. Nie słuchajcie tego przestępcy. Ministerstwo ma nam wydać dokumenty albo zorganizować spotkanie z ministrem lub wiceministrem w sprawie zespołu. Ale panią to się robi nie w sposób, jak państwo pan nic na ten temat nie wie, szanowny panie. Nie jest pan specjalistą tej dziedziny, więc proszę nie dezinformować. Proszę zachowywać się zgodnie z prawem.
Proszę pana, ministerstwo ustala, które dzieci zabijać i nie chce pokazać tego opinii proszę publicznej. Państwa, i tego dotyczy. Wzywam państwa do zachowania zgodnego tego z prawem. Dotyczy, my też ich wzywamy do zachowania zgodnego z prawem i państwo powinni dać asystę do interwencji poselskiej. Proszę panią, informuję panią, że w chwili obecnej dopuszczacie się przestępstwa z artykułu 193 Kodeksu karnego. W chwili obecnej i proszę opuścić tereny ministerstwa i zachowywania się zgodnego z prawem. Pełnienia mandatu poselskiego. To państwo właśnie w tej chwili robicie. Czego państwo bronicie? Bronicie zabijania dzieci. Hej, niewinnych ludzi. Bronicie zabijania proszę niewinnych panią, ludzi. Informuję panią po raz kolejny. Czego czy bronicie? Pani rozumie, co do pani mówię? I nie rozumiem. O, zarządca obiektu zażądał od państwa opuszczenia terenu, bo nasz wyjściem jest zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli państwo nie opuścicie, podejmiemy interwencję i wyłożymy wobec państwa środków przymusowych. Proszę panią, jak będzie odpowiednia nota, będziemy działali. Na chwilę obecną nic nie mamy. Ja nie mam takiej informacji, panie. Pan, dobrze, proszę, informuję jeszcze raz. Proszę o opuszczenie terenu, bo inaczej podejmiemy interwencję. Podejmujemy interwencję. Państwo proszę nie łamać prawa. Wzywam państwa. Ja też proszę pana posła o nie łamanie prawa. Panie proszę, proszę nie łamać prawa. Proszę zamilknąć. Panie Barczak. Panie Barczak, niech pan zamilknie. Proszę panu. Niech pan nie przeszkadza. Przepisów prawa, jakie obowiązują na terenie Polski. Pani jest tutaj. Pani jest tutaj w związku z wykonywaniem przeze mnie mandatu posła. Pani jest osobą przybraną przeze mnie do czynności wynikających z pełnienia mandatu posła. Ilu facetów będzie tą dziewczynę szachało? Trzeba zachować się zgodnie z prawem i trzeba się pani się na ręce trzeba. Proszę. Niech pan się zajmie wykonywaniem prawa. Panie pośle, proszę o zachowanie zgodne z prawem. Proszę państwa jeszcze raz o rozwagę i zachowanie zgodne z obowiązującymi prawem. Pani nazwisko. Pani nazwisko, proszę się w tej chwili przedstawić. Jeszcze raz nie słyszę. Przydział. Podstawa działania. Piaseczna państwo wezwali tutaj. Podstawa działania. Chyba państwo szaleją. Podstawa działania. Chyba państwo szaleją. Państwo naruszacie prawo, łamiecie państwo ustawy o wychowywaniu postanowicie nie pan, czy pani na nie wchodzi pani sądowanie? Jeśli pani będzie powiedziała, to czy użyjemy siły? Łapy przy sobie. Bardzo nie idziemy, tak? Proszę, to nie jest śmieszne, co pani robi. No oczywiście, że nie jest śmieszne. Może się nie śmieje. Trzymać, będę szła, się nie wyrwę.
znowu. Dobrze, pójdziemy razem.